Oni mówią, kurde, no faktycznie drogo, ale spojrzeli w menu i mówią, no niektóre rzeczy są sobie przystępne cenowo, coś sobie zjemy, coś wybierzemy. No i wchodzimy do tej restauracji, tam fajnie się zachowali, bo nas właśnie ugościli, dali nam miejsce, specjalnie dla nas muzykę wyłączyli, żeby na filmie słychać nie było. No miło ze strony restauracji, tutaj ode mnie też podziękowania raz jeszcze. No i już przychodzi do płacenia rachunku, no i tak patrzę na nich i mówię, no dobra, no to co, no to rozłączymy rachunek, każdy za siebie zapłaci, nie? Oni mówią, nie, no weźmiemy wszystko na jeden, rozliczymy się później najwyżej. I finalnie wzięli na fakturę i powiedzieli, że Fame zapłaci, a to bardzo dobrze, bo mój rachunek wyszedł ponad 300 zł. Więc jadłem bardzo, bardzo smaczny i bardzo, bardzo drogi obiad w dniu dzisiejszym. Wszystko na koszt Fame'u, mega mi się podobało i smakowało jak nigdy przedtem. Jeszcze coś mi się udało tutaj wyżebrać. Stwierdziłem, że ja potrzebuję plecaka. Plecaka potrzebuję, bo wcześniej miałem torbę, ale ta torba się zaśmierdziała, bo ja niestety jestem takim łachmytą trochę. No i zdarzyło mi się czasami przez tydzień ubrania spocone trzymać. No i stwierdziłem, że teraz plecaczek sobie wezmę z Pitbulla. I taki plecaczek sobie wziąłem. Trochę wyglądam jakbym szedł na wycieczkę górską, ale chuj w to. Jest bardzo wygodny, taki funkcjonalny, więc sobie go wziąłem. No ale oczywiście nie byłbym sobą, gdybym wziął plecak pusty, bo jak iść na zakupy, to już iść na całego, tak? Dlatego im powiedziałem, że no nie mam czym trenować. Oni to prawda już mieli narzucony budżet i mogłem sobie kupić, ale nie wiedziałem, że aż tyle rzeczy. I patrzcie, co sobie wziąłem. Jedna koszulka, proszę, pyk. Oczywiście w zestawie razem z spodenkami taki kolor navy blue, taki baby blue nawet bym powiedział. Proszę, znowu kolejna koszulka razem ze spodenkami. Hop. Nawet wziąłem spodnie dla trenera i nawet nie troluję, a nie, to są moje. Kolejne szare spodnie. Bam. Oczywiście jak szare spodnie, to i dresik musi być do tego, koszulka musi być, co by się komplecik zgadzał. Bam. Tutaj jeszcze jedne spodnie, tym razem granatowe, bo powiedziałem im, że to mój ulubiony kolor. Bam. No ale nie będę przecież nosił czerni do granatu, bo Sergiusz mówi, że to nie fituje, więc jeszcze koszulkę sobie wziąłem, proszę. No, ale stwierdziłem, że na treningi też fajnie mieć coś takiego, wiecie, co pod zatrzymuje, więc jeszcze jedną koszulkę sobie wziąłem w kolorze niebieskim. Niestety kompletu nie mieli, więc się pocieszyłem tylko tym. No ale też mówię, nie będę tak czarno ponuro chodził, to jeszcze zestawi w kolorze oliwkowym sobie pozwoliłem zaprowajdować. No ale to nadal za mało. A, i trener mnie dzisiaj na treningu prosił, nie wiem czy to będzie na vlogu słychać czy nie, i mówi do mnie, Rafał, weź jakieś dresy mi z tego Pitbulla, jakieś jedne dla mnie, nie? Bo nigdy nie miałem. No to mu wziąłem dresy takie długie, bo on w długich chodzi. A widziałem, że kiedyś w szarych chodził, to mu szare wziąłem. No ale nie byłbym sobą, gdybym o sobie bardziej nie pomyślał, więc wziąłem jeszcze jedne spodenki. Bam. Ach. Wziąłem jeszcze jedne spodenki śliskie i jedną koszulkę śliską na treningi. Ja zawsze żartuję, że na grupie zawodniczej jestem jednocześnie najsłabszym, ale też najlepiej ubranym zawodnikiem. No to wziąłem jeszcze jedne czarne, bo czerni bardzo lubię, co zresztą widać. Pyk. No i do tego oczywiście spodenki. No i jeszcze jedna koszulka. Jeszcze jedna koszulka. Tym razem Slim Fit, gdybym schudł, to będzie się bardziej opinać. O kurwa, tu już się przewraca to. I to by było na tyle. A, jeszcze czapkę sobie wziąłem z Daszkiem. Ja bym się spocił po treningu, to sobie na głowę założę, ale mam już ją w pokoju, bo ją nosiłem dzisiaj. O! Więc troszeczkę ukradłem. Ale kurwa, to jest ciężkie.